Śląskie walczy ze smogiem i robi to coraz bardziej skutecznie. Pokazuje to analiza wdrażania w regionie uchwały antysmogowej, która znacząco wpłynęła na świadomość mieszkańców, a tym samym poprawiła jakość powietrza. Uchwała antysmogowa obowiązuje u nas od 2017 roku, a dziś Śląski Związek Gmin i Powiatów we współpracy z Urzędem Marszałkowskim podsumował to, co już za nami, zapowiadając to, co jeszcze można zrobić. Fatima Orlińska. Niekwestionowanym liderem jest Rybnik, miasto jeszcze do niedawna uchodzące za stolicę przekroczonych norm. Według danych z początku 2023 roku miasto uzyskało najniższy w historii pomiarów wynik średniorocznego stężenia pyłu PM10. Znacząca poprawa jakości powietrza to zasługa nie tylko regulacji prawnych, ale przede wszystkim mobilizacji mieszkańców. Skorzystali z dotacji czystego powietrza, z wszystkich właściwie możliwych dotacji, które się pojawiały. No i też rolą Śląskiego Związku Gmin i Powiatów była popularyzacja tej idei dofinansowania. Z punktu widzenia mieszkańca myślę, że trochę się przewaliła ta masa krytyczna. To znaczy ci, którzy truli, są dzisiaj orędownikami zmiany, bo sami w swoich kotłowniach jej doświadczyli. No i mogę powiedzieć, że te pojedyncze przypadki osób, które się nie zdecydowały, no są społecznie piętnowane. Co oznacza, że świadomość społeczna w tym zakresie jest coraz większa. To właśnie mieszkańcy Rybnika złożyli najwięcej w Polsce wniosków do ogólnopolskich programów finansowego wsparcia wymiany starych kotłów. Jednak uchwała antysmogowa to również rekomendowane rozwiązania dla samorządów, a jednym z najważniejszych w procesie zmian okazały się kontrole posesji. Te sukcesywnie przeprowadzane są na terenie całego województwa. Prowadzimy około 2,5 tysiąca kontroli rocznie. I to jest efekt naszych działań. Tutaj procentowo możemy powiedzieć, że mamy około 50% takiej skuteczności, gdzie te kotły są rzeczywiście wymieniane, a pozostałe 50% jest nadzorowane i monitorowane, ponieważ eksploatujący czy właściciele tych kotłów, tych instalacji, tych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń już poczynili kroki, ażeby dokonać wymiany tych instalacji. To jest dla nas bardzo ważne i w tym kierunku idziemy. Wciąż jednak na mapie województwa śląskiego znajdują się czarne punkty, w których sporo jest do zrobienia. O tym, jak w ramach uchwały wyrównać szanse dla mniejszych gmin, mówiono podczas konferencji, gdzie przedstawiono dokument rekomendacji 2.0. Był taki pomysł, żeby gminy robiły taką straż sąsiedzką, to znaczy, żeby kilka gmin się ze sobą łączyło i żeby strażnicy miejscy obsługiwali jakby kilka gmin i nie była to straż miejska dedykowana jednej mniejszej gminie, również też ze względów finansowych. No i logistycznie też to jest dla takich gmin łatwiejsze. W województwie śląskim obowiązywały dotychczas dwa terminy, przed upływem których konieczna była wymiana starych kotłów. Ostatni z nich minął z końcem 2022 roku, a do końca bieżącego trzeba wymienić kotły wyprodukowane w latach 2007-2012. W związku z tym planowane jest przedłużenie pilotażowego marszałkowskiego programu poprawy jakości powietrza inicjatywy antysmogowej.